Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Lubię z takimi wieściami do Was przychodzić, ponieważ chciałabym Wam przedstawić dzisiaj nowego członka stada. Jest to przepiękny śląski wałach o imieniu Jowisz, więc zapraszam Was do oglądania. Bardzo się cieszę z tego zakupu, w takim sensie, że bardzo mi przypadł do gustu ten koń pod kątem charakteru. Jest bardzo do człowieka nastawiony, bardzo. Powiem Wam, że jest taki misiu. No co się chowasz za mnie? Pokaż się, chłopaku. No, rozgląda się, bo to pierwszy nasz spacerek na dworzu. Tak, popatrz, gdzie tu można znaleźć inne konie. No, ale charakter ma przecudowny. Jest mega, mega przyjacielski. A kto to taki? Taki ładny? Ty taki ładny? Pięknie, ale wiesz, ty zgarbiony. Taki półsiadem. Super, równe tempo. Śmiało jak galopujemy, słuchajcie, w półsiadzie dołączamy koła. Jowisz jest przecudowny, powiem Wam, pod tym kątem, że ma bardzo dobry charakter. Jest bardzo ładny, duży, ale i też bardzo wygodny. Jak na nim jeździłam, bardzo fajnie się prezentuje pod siodłem, w takim sensie, że jest bardzo lekki w zagalopowaniach i coś skacze. Naprawdę jest takim koniem bardzo jezdnym, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo zawsze miałam przeświadczenie, że ślązaki nie są wcale jezdne. A tutaj powiem Wam, bardzo miłe zaskoczenie. Jest naprawdę bardzo przyjemny i można powiedzieć bezpieczny. W takim sensie, że naprawdę jest taki zrównoważony. No, jazda na kordeo. Wersja ekonomik. Tak, wersja ekonomik. Po co nam ogłowia? Bądźmy naturalni. Bądźmy naturalni. Tak, marchewki. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się nasz nowy koń o imieniu Jowisz. Ja tutaj z nim się fajnie miziam. Nie, Jowiszek? Tak, misiaczku. Naprawdę, to jest kurde super koń. Przyjeżdżajcie do nas, zobaczycie go i możecie mieć na nim też trening, więc zapraszam Was do nas i ja tymczasem się z Wami żegnam, więc pozdrawiam Was.